Marek Konrad, fenomenalny aktor, reżyser, koneser, aktualnie winiarz, biznesmen i przepyszny gawędziarz. W 2007 roku postanowił zrewolucjonizować rynek winiarski w Polsce. Dzisiaj otwiera w Gliwicach swoje wina wybrane i będzie to fajna okazja, żeby porozmawiać z nim o życiu, aktorstwie, winie. Wszak in vino veritas. Panie Marku, co bardziej upaja? Wino czy aktorstwo? Ja wiem, aktorstwo potrafi pewnie. Jak ktoś jest podatny w jakimś momencie swojego życia, to potrafi. To jest taki magnes, kiedy nas oglądają, słuchają, a my mamy te swoje 15-20 minut przeżyte przez kilka miesięcy prób, kiedy wcielamy się w czyjś scenariusz życiowy. Jesteśmy kochankami, jesteśmy kimś innym, w innym kostiumie. Kochankami całej widowni. Może bardziej wybredni, tak bym powiedział. To unosi, to jest niesłychanie takie ponętne. Natomiast jest gwałtowne, jest niesłychanie doraźne. To jest adrenalina, która pojawia się razem z podniesieniem kurtyny i która razem z nią nie opuszcza bohatera scenicznego. Natomiast widownia już wtedy wychodzi i gasną światła. Trzeba coś ze sobą zrobić i z tym nadmiarem potencji, która zostaje jeszcze w człowieku. Więc ta konfrontacja z życiem jest zwykle najtrudniejsza dla aktora. Natomiast wino, mimo że ma ten jakiś element baśniowy w sobie i jakąś odrobinę alkoholu, jest jednak rzeczą o wiele bardziej trwałą. Taką poezją, która wchodzi nam wolno, że tak powiem, i trwa w nas, tak jak wino trwa w rękach tych ludzi, którzy je tworzą przez wiele, wiele pokoleń. Poza tym nie jest doraźną przyjemnością, natomiast zmysłowość wina pozostaje w człowieku na bardzo długo. I nie tylko z powodu bukietów i smaków wszystkich, ale z powodu pamięci, jaką otwiera nagle w naszych... Celebracje też. Nie tylko, ale pamięci miejsca, w którym zostało zrobione, ponieważ te wszystkie wina, które ściągam, one pochodzą z miejsc, w których zostały stworzone. Tam poznałem ludzi, którzy je stworzyli. Mówię, nie zrobili, ale stworzyli, dlatego że to jest prawdziwa twórczość. I to jest pamięć niesłychanie emocjonalna i zmysłowa, gdzie się pamięta dźwięki, gdzie się pamięta pejzaże, krajobrazy, gdzie pamięta się ludzi, którzy są dosyć szczególni, bo nie poganiają czasu. Więc dla nas, ludzi żyjących w nieustającym pędzie, jest to przygoda rzadka i niesłychanie przyjemna. I czy dlatego zajął się pan winem? Właśnie dlatego w poszukiwaniu takiego spokoju, wyciszenia, czy może nowych wyzwań? Nie, właśnie przychodzi jakiś czas na człowieka, w którym potrzebuje innych wrażeń zupełnie, niedoraźnych, nie takich, wie pani, okazjonalnych, nie takich, o których decydują inni, uruchamiając nasz aparat ekspresji. Ale taki moment przychodzi, w którym chcemy działać napędzani własnym, że tak powiem, nakazem i wybieramy te rzeczy, które są dla nas bardziej atrakcyjne. Dla mnie cisza stała się w pewnym momencie o wiele bardziej atrakcyjna. I przede wszystkim taki imperatyw główny organizowania swojego życia samemu, a nie przez kogoś, jak to miało miejsce dotychczas. Poza tym zawodu aktora nie można uprawiać bez związku emocjonalnego. Jak on w nas wygasa, a wygasa u różnych ludzi inaczej, albo trwa, daj Panie Boże, moim kolegom, to trzeba pomyśleć o innym sposobie spędzania czasu. Życie mamy mniej więcej określone. Jest kilka możliwości. Ja taką znalazłem. Jestem niesłychanie z tego powodu szczęśliwy. A czy jest jeszcze jakaś rola, bohater, coś, co pana wzrusza i co skłoniłoby pana z powrotem do przejścia od wina do kina? Nie. W ogóle mnie nie ciągnie w tę stronę, wie pani. Tak, zdarza mi się siedzieć w kinie czy w teatrze, to się cieszę, że siedzę na widowni, a nie tam. A co pana wzrusza w kinie czy w teatrze? Widział pan Hobbita? Nie, to nie jest moja literatura. Ale są takie rzeczy, które mnie przejmują, aczkolwiek coraz mniej, ponieważ człowiek z upływem czasu wytraca, ja wiem, pewne zdziwienie życia. Pani nie może tego potwierdzić, bo to jeszcze nie pani czas. Natomiast jestem bardziej
tolerancyjny dla tego, co się dzieje dookoła, dla wszystkiego. Mówię o pewnym porządku życia, a nie o miejscu, w którym przyszło nam żyć. To jest naturalne. Siły fizyczne, kiedy nas w jakiś sposób opuszczają, wie pani, zmniejsza się też energia myśli na temat świata. Człowiek jest skoncentrowany na rzeczach, które są przyjemne i wreszcie, późno bo późno, ale uczy się żyć, krótko mówiąc, bo ta nauka trwa pewnie do ostatnich dni i jest najtrudniejszą ze sztuk prawdopodobnie, z którą przyszło mi mieć do czynienia. Czyli co teraz? Tylko wino? Kobiety, śpiew? Nie ma pan w sobie jeszcze czegoś takiego, że ja im jeszcze pokażę? Nie ma im sobie jakiejś takiej przekory? Z kobietami i śpiewem to bardzo pani łaskawa dla mnie. Nie. To jest takie hasło, wie pani, typowo polskie, bo w żadnej z tych dziedzin nie jesteśmy specjalistami, ani w kobietach, ani w piciu wina, ani w śpiewie specjalnie. Właśnie, ja też chciałam zapytać. Więc to takie trochę obiegowe, jak bitwa pod Grunwaldem tam brzmi, ale wino jest niesłychanie pojemną dziedziną i poza zawartością butelki, a właściwie w dużym, większym stopniu ma w sobie ogromną cywilizację, jest przy człowieku od paru tysięcy lat przed naszą erą. Z winem są związane nowe odkrycia, z winem jest związana pewna obyczajowość człowieka, umiejętność życia, takie naturalne kotwice, które sobie rzuca po to, żeby z kimś rozmawiać, żeby jeść zmysłowo, a nie wtedy, gdy jest głodny i zaspokajać głód tylko i wyłącznie. Wie pan. No taki, że tak powiem, poziom kultury, nie przesadzając z ekskluzywnością wina, tylko to jest jedyny trunek, jaki znam, który właśnie te elementy ma, który wzbogaca walory jedzenia, które potrafi przedłużać rozmowę, bo jest trunkiem nieagresywnym. Ludzie stają się jacyś milsi dla siebie nagle, ni stąd, ni zowąd. Prowokuje także słowa, bo ma w sobie ogromną ilość poezji i można nazywać rzeczy, o których często zapominamy, jako w wakacjach z dzieciństwa, bo nagle wracają zapachy, wie pani, z tamtego czasu. Związane z winem. Jak najbardziej, wie pani. Łąki, lasy, zapachy naturalnych ziół i tak dalej. To wszystko znajdziemy w winie. To jest naprawdę bogaty trunek, jeżeli już w ogóle musimy o nim mówić trunkiem. Ma swoją część zdrowotną także, o której nigdy nie możemy mówić, więc jestem pewien, że ten fragment rozmowy nie ukaże się na antenie, bowiem mamy tak restrykcyjną ustawę o wychowaniu w trzeźwości, która ten element pomija. Zawsze musimy pisać, że alkohol szkodzi zdrowiu i to jest, wie pani, jak nalepka na wszystkim, taka uniwersalna. No ja jestem na pewno i żaden lekarz tego nie potwierdzi. Nadmiar alkoholu szkodzi zdrowiu, ale nie sam alkohol. Ale to są rzeczy odrębne. W każdym razie no to jest taka schizofrenia, z którą musimy się w jakimś stopniu zmierzyć. Wino jest obce w naszej rzeczywistości, pod naszą szerokością geograficzną, mimo że dzisiaj mamy już kilkuset winiarzy polskich, którzy bardzo drobną tradycję, bardzo taką naskórkową. Zielona Góra, ale Jasło i Krosno i po górze tak. Jura krakowsko-częstochowska, to wszystko są miejsca, w których te wina rosną. Ale to jest taki imperatyw przynależności do cywilizacji bardziej, aniżeli jakiś pomysł biznesowy. Tak, bo wszystkie kraje, które dzisiaj do tej wielkiej rodziny winiarskiej należą, mają ten sam imperatyw, wie pani, a są to bardzo dziwne kraje, które by nam nie przyszły do głowy. Pani mówi o Skandynawach, na przykład o Anglikach, którzy nie mają pogody kojarzącej się z winem, a są niesłychanie nastawieni na wino i nawet zrobili swoje. Też niedobre jak nasze, ale jest. Norwegowie w połowie XIX też je mieli w wieku pod szkłem, ale je mieli. Dzisiaj Hindusi, Chińczycy, wie pani, dziwne, jakiś Orient, jakiś egzotyczne kraje, Brazylia nagle ma swoje wina, w ogóle. W Europie, to jest ciągle moja wielka ojczyzna, tu się czuję, że tak powiem, dowartościowany intelektualnie. Tu jest wszystko, co mnie interesuje i na większość pytań zyskuję tutaj odpowiedź. Wszystko zresztą, co dotyczy wina i nie tylko wina, co jest poza Europą, że tak powiem, też jest związane z Europą, bo to ekspansja Europejczyków sprawiła, że te cywilizacje dzisiaj pozaeuropejskie są takie, jakie są. Więc wie pani, to jest zasięg ogromny tego niezbyt dużego terytorium światowego. O tym nie możemy zapominać. Które nie miało zresztą najlepszych warunków do uprawy win, a zawsze, kiedy nie ma doskonałych, idealnych warunków, człowiek wydaje z siebie o wiele więcej energii i troski o przedmiot swojej twórczości. Tak to jest. Więc my dzisiaj
sprzedając wino w sklepach, gdzieś jesteśmy w tak zwanym franczyzowym sklepie, którego właścicielem jest Paweł Baranowski. Ja mu daję swój szyld, że tak powiem. I zaufanie także i wina ze swojej kolekcji, a on jest człowiekiem, który wierzy, że tak powiem, w ideę, którą mam. Także w ideę, która dotyczy upowszechniania wina, nie tylko sprzedawania tego, co mu kupuję. To jest moja rekomendacja i to polega, że tak powiem, na pewnej wierze, bowiem nie sposób sprostać wszystkim gustom. Najlepsze wino to jest to, które nam smakuje. Chyba. Mnie smakują te, które sprowadziłem. I to jest tyle, ile ich jest i jeszcze więcej. Tu z każdej etykiety wyziera jakaś znajoma mi twarz, bo znam tych ludzi, którzy te wina wyprodukowali. Kooperuję z małymi producentami. To jest jedna z idei, którą spełniam, żeby nie wino za wszelką cenę, ale żeby do niego jeszcze była jakaś opowieść. O, wie pani, wino, które jest w rękach w 7, w 12, w 15 pokoleniu, w tym samym miejscu, budzi niesłychany respekt. Ja mam w tej kolekcji także ludzi, którzy są w 24 i 5, kiedy ich przodkowie zbudowali bodegi w 13 wieku. Wie pani, to dla nas Polaków jest niesłychanie czas mistyczny lekko, bo my, wie pani, w naszym kraju wszystko się zmienia niesłychanie błyskawicznie, więc wino, opowiadam o tym bardzo często, jest czymś, co trwa, czego się nie da przyspieszyć. To się mieści w takim ogólnym pojęciu nauki życia, że my szczęścia nie dogonimy, trzeba je znaleźć w sobie i wokół siebie, wie pani. Jak się zgodzimy na siebie, jak się zgodzimy na miejsce, w którym jesteśmy, jest tam łatwiej żyć, krótko mówiąc. Można je sobie uatrakcyjnić, uprzyjemnić, uśmiechać się do siebie, a wino do tego prowokuje, a nie bez przerwy kłócić o rzeczy naprawdę mało istotne i przegryzać sobie tętnicę przy mocnym alkoholu, bo on do tego prowokuje. Tylko przeżyć fajną podróż zmysłową, nie wydając na samolot czy okręt. Nie. A wino im starsze, tym lepsze? Niestety. Mówię niestety, bo to pewnie ktoś w moim wieku wymyślił to powiedzenie, żeby sobie polepszyć nastrój. Nie, ale wie pani, to jest takie poetyckie, ale dotyczy niewiele ponad 1% produkowanych win na świecie. Proszę to sobie zapamiętać, bo naprawdę jest ich mało. Ponad 98% win produkowanych na świecie, kupowanych dziś, jest spożywanych dziś albo następnego dnia. Ludzie piją wina młode tak zwane, co nie oznacza, że jest to Beaujolais Nouveau czy Novello włoskie, nie pierwsze fermenty 3-miesięczne, tylko to są wina, które osiągnęły swój poziom, że tak powiem, zdatny do picia, ale są winami rocznymi, dwuletnimi, z potencją starzenia do 5-7 lat. To mówimy o winach młodych. O tych starzonych winach, o tych rocznikowych winach, które potrafią dotrwać do 25, 40 czy 60 lat, no to jest ich bardzo niedużo. Ich ceny są magiczne, tak samo jak ich tytuły. Kolekcjonerskie. Bardzo kolekcjonerskie wina, bardzo przeznaczone dla tych, których na to stać, którzy potrafią je rozróżniać i naprawdę podwyższać swoje ego przez sam fakt patrzenia czy otwierania takiej butelki czy posiadania. To nie jest to wino, o które mi chodzi tak naprawdę, aczkolwiek doceniam, szanuję wszystko, cały ten świat i jest lubię. Mi bliski. I lubię czasami też, aczkolwiek nie wydaję na takie wina pieniędzy. Lubię wino w ogóle, ponieważ ono mi sprawia przyjemność. Więc opowiadam praktycznie o każdym i w tych kolekcjach znajdują się wina dostępne praktycznie dla wszystkich, które konkurują z cenami sieciowymi. Nie chcę wymieniać tytułów oczywiście, ale pójdziemy do jakiegokolwiek supermarketu i znajdziemy wina w tych samych cenach. Natomiast te są upodmiotowione, one mają swój rodowód duszę. I mają swoją opowieść i duszę. Więc nie należy się lękać sklepów specjalistycznych, bo tu jest zawsze obsługa, która nam pomoże w wyborze, która zapyta, do czego to wino ma służyć, czy ma być kompanem jedzenia, czy też ma być spożyte solo, w jakim towarzystwie, o pewne preferencje smakowe, czy kolorystyczne na przykład, bo są ludzie lubiący wina białe, inni czerwone i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w sklepie specjalistycznym, w sieciach tego nie dostaniemy. Właśnie powiedział pan kompanem jedzenia, jest pan również współautorem książki kucharskiej i co to jest nowy pomysł na życie? Autor? Nie, aczkolwiek wszystko to razem się kojarzy. Wino rzeczywiście jest doskonałym kompanem jedzenia.
Wino wzbogaca smak potrawy, którą robimy. Mając także butelkę dyżurną jakiegoś wina, możemy nagle sobie wymyślić jakieś danie do niej, wie pani. Ja tylko uczulam na to, że jedzenie nie jest wyłącznie takim przedmiotem doraźnej potrzeby zaspokojenia głodu. Że to jest czas niestracony, przeznaczony na zrobienie sobie przyjemności na podniebieniu i bliskim, których chcemy w jakikolwiek sposób uraczyć. Więc to o tym w zasadzie jest ta książka. Ona została stworzona wspólnie z kucharzami hotelu Hilton, w którym miałem swoje wina i, no i tak ich dania zasugerowałem do tego wina i to była, zdaje się, jedna z nielicznych albo jedyna w ogóle książka na rynku, która mówiła o takiej kompozycji. Bo zwykle są to albumy, które bardzo głęboko instruują ludzi o tym, jakie elementy znajdziemy w winie, poziomki czarnej porzeczki, czy lukrecji, czy czerstwej czereśni. Fascynujące dla mnie czasami, bo w ogóle nie czuję tamtej poziomki. O to chodzi, ale ja też nie chcę nikogo szantażować, że tak powiem, jest taką wiedzą. Ale wie pani, właśnie to niedobrze, bo powinna pani mieć przyjemność z picia wina, a nie z tego, że nie jest pani w stanie odnaleźć tam poziomki. To jest tak w perfumach, wie pani, no czasami coś nam niesłychanie się podoba, kiedy psikamy na siebie, prawda, ale jak tam mówią, że tam kardamon albo coś takiego, myślę sobie, Boże, ale jak kardamon, no, co to jest, czy ja jestem niesprawny w tym, nie ma takiej potrzeby, nie wszyscy są od tego, nie wszyscy musimy się znać na wszystkim, na tarczy antyrakietowej, wie pani, i na tym, czy euro powinno być w tym kraju, czy nie. Niech się zajmują tym fachowcy, jak muszą odnajdywać poziomkę w winie, to niech odnajdują. My mamy pić. To tak, nawiązując do początku, środka i końca naszej rozmowy, w zasadzie jedno jedyne pytanie, które powinno być zadane, bo wielokrotnie pan mówił w swoich rozmowach, że aktor jest jak lustro, że obserwuje, że analizuje. Teraz wykazuje się pan taką naprawdę mądrością życiową, to, że zostawił pan tamtą drogę, wybrał inną. Panie Marku, jak żyć? No to bardzo chętnie z panią porozmawiam na tym i dowiem się czegoś od pani także. Myślę, że każdy ma własny scenariusz, wie pani, i dokonuje wyboru sam wobec tego przede wszystkim, kim się urodził, jaka jest jego droga życiowa, bo ja niesłychanie wierzę w gen, wie pani. I czasami sprawia on kłopot, bo nie zawsze można się z niego wydobyć, tak jak wyobrażamy sobie, że chcielibyśmy na przykład nie być tacy sami jak nasi rodziciele do końca, prawda? Ale wie pani, z drugiej strony... Gena nie wiedzisz. Właśnie, a po drugie, wie pani, jestem raczej orędownikiem akceptacji pewnych rzeczy, aniżeli walką z nimi, bo gdyby jeszcze z tej walki wynikało coś szczególnie dobrego, wie pani, i gdyby na przykład mogło nam to przedłużyć życie w nieskończoność dzięki tej walce, no to można się było zastanawiać. Ale najczęściej jest tak, że tracimy ogromną ilość energii na właśnie taki moment zwarcia ze sobą samym, na odnalezieniu siebie w tej całej przestrzeni. Kim jesteśmy, wie pani, co lubimy, co nam sprawia przyjemność, a co zdecydowanie przykrość, z kim chcemy się spotykać, a z kim jest to tylko koniecznością. I to dotyczy wyborów fundamentalnych. Bardzo często posługujemy się pewnymi schematami. Robimy tak samo jak inni ludzie, bo uważamy, że jak robią to inni, to my też powinniśmy i tak dalej. Często, bo działamy wedle utartych ścieżek, ale to nie są często nasze ścieżki, więc warto je w sobie odnaleźć, tak jak smaki wina. Nie pić tego, co nie lubimy, na przykład. Dziękuję serdecznie. Dzięki.